Witam Was serdecznie. Dzisiaj czwartek, więc nasze spotkanie będzie poświęcone oczywiście Nuni, tym historiom zdrowotnym. Mam nadzieję, że ktoś z Was sobie którąś tam historię przypomni i nam opowie. Ale na początek oczywiście zawsze, jak zwykle, Pani doktor Zuzanna Jeziorska. Bardzo Cię proszę, Zuzi, o kilka słów. Na pewno uraczysz nas znowuż porcją wiedzy, która tak właśnie takimi porcjami w czwartek podawana zapada nam w pamięć później jak potrzeba, wyskakuje jak Filip albo zając z kapelusza, jak z kimś rozmawiamy. Dzięki, Zapraszam. Krysieńko. Dzięki. To znaczy ja dzisiaj tak pomyślałam sobie, o czym powiedzieć. I no wiecie, szczególnie w tym gronie, w którym jesteśmy teraz, wiecie dobrze o tym, że no, tematem dla mnie osobiście, mówię o różnych rzeczach oczywiście, ale tematem numer jeden to są choroby nowotworowe i jakoś tak wokół tego krążę. Tym bardziej, że cały czas mam w pisaniu tą kolejną książeczkę o tych właśnie chorobach. Ciągle mi coś przerywa. Zaraz coś mi się teraz coś dotknęłam i widzicie? Widzimy Cię, widzimy, kochana. Bo ja siebie nie widzę i coś zrobiłam, zmalowałam coś. No nic, w każdym bądź razie. Nie, no nie mogę, no. Poszukaj, znajdziesz ten przycisk jakiś. No właśnie, coś o jest już. Także pisząc tą książeczkę, czy próbując tam dalej zrobić, przygotować jakiś tekst, wpadają mi różne informacje. I dzisiaj postanowiłam właściwie powiedzieć o tym, chociaż temat jest Wam znany. Szczególnie jest znanym panom, ale również kobiety mają swoich znajomych, swoich klientów. No nie życzę oczywiście, oby nie, ale zdarzają się osoby, które mają problem z prostatą. Jest to, jak przeczytałam w informacjach ze Światowej Organizacji Zdrowia, jest to w tej chwili drugi w rankingu rak atakujący jakby społeczeństwa. Różne. W związku z tym jakiś taki kładzie się, dużo pracy jest na ten temat, nie tylko dotyczących Noni zresztą. I kładzie się nacisk na to, aby znaleźć rzeczywiście jakieś remedium skuteczne na tą dolegliwość. My wiemy z doświadczeń naszych klientów, my wiemy, że Noni jest skuteczne, jest pomocne w przypadku raka prostaty. W ubiegłym roku, to jest świeżutkie badanie, w 2022 roku w Indiach wykonano takie badanie in silico. To jest takie badanie, które się robi wykorzystując symulację komputerową. Ja uważam, to jest genialna metoda, ponieważ materiał jest prawdziwy. To znaczy, albo są to linie komórkowe, na przykład nowotworowe, i do tego są również cząsteczki danej substancji. To jest prawdziwe, to nie jest symulowane. Tylko cały ten proces jest symulowany i badany komputerowo. Uważam, że to jest genialna metoda, jest bardzo dokładna przede wszystkim. Jest to badanie, które zrobili ci Hindusi, wycelowane właśnie na komórki prostaty, nowotworu prostaty. Dlatego, że często jak mówiłam, że na liniach komórkowych było badanie, to był tak rak jelita grubego, rak wątroby, coś tam jeszcze. A to jest tylko i wyłącznie prostata. I co znaleziono? Znaleziono cztery składniki, które są niezwykle skutecznie działające właśnie na te komórki rakowe prostaty. Jest to kwas oleinowy jako pierwszy. Teraz powiem dokładniej, co to jest. Pewno wiecie, ale przypomnę. Kwas oleinowy. Następnie jest kwas laurynowy. Alizaryna. To jest taki czerwony barwnik. Znaczy on jest, jak on pierwotnie był wykorzystywany jako barwnik z grupy antrachinonów. I morindon. Morindon to jest też antrachinon. To nie jest iridoid, to jest antrachinon.
największe działanie, czyli takie jakby powinowactwo wiązania, to Basia będzie wiedziała, o czym mówię, takie powinowactwo wiązania z tym enzymem antygenu, tej prostaty, tego stercza, czyli prostaty, wykazuje właśnie kwas olejnowy. Kwas olejnowy to jest tak naprawdę kwas omega 9. Wydawałoby się, że nam znany. Mało tego, on nie jest niezbędny. A to dlatego, że on nie jest grupy niezbędnej. Wiecie, pamiętam, gdzieś Basia tłumaczyła, że są te niezbędne, które musimy przyjmować, bo nasz organizm nie wytwarza i inne. No i ten kwas omega 9 nie jest niezbędny, ponieważ nasz organizm z tego, co ma, jest w stanie wyprodukować. No ale jak to zwykle bywa? W sytuacji, kiedy jesteśmy starsi, kiedy jesteśmy chorzy, ta produkcja tych omek dziewiątek nie jest wystarczająca. Dlatego organizm, już pomijając samą kwestię działania układu odpornościowego, także nasz organizm nie jest na tyle wydolny, żeby sobie z tym poradzić. I bardzo fajnie, że to odkryto, z tym, że we mnie się zrodził od razu też taki niepokój, chociaż ten niepokój to prawdopodobnie nas przeżyje i nic z tego nie wyjdzie, a powiem, o co chodzi. W każdym razie wiemy, w tej chwili wiemy, że kwas olejnowy, kwas laurynowy. Kwas laurynowy jest składnikiem tego oleju kokosowego, muszę wam powiedzieć. Zwolennicy oleju kokosowego chwalą sobie, bo tam jest też ten mirystynowy, bardzo dobry. Kwas laurynowy wpisuje się w każde działanie na antywirusowe, antybakteryjne, antygrzybicze. To jest kwas laurynowy, ale on jest z tej grupy nasycony, więc on niby jest ten niedobry. I to jest laurynowy, alizaryna, tezatrachinon, właśnie to jest ta czerwień. I proszę was, morindon to jest też antrachinon. To są te główne cztery, które są wycelowane na komórki nowotworowe prostaty. Ale powiem wam, skąd mój niepokój. Mianowicie, w latach 60. odkryto, to tak jak nasze noni, nie? Było 2000 lat, załóżmy, a odkryto jakieś 30 lat temu. Tak samo wtedy, w latach 60. odkryto korę, właściwie ekstrakt z kory cisu, który jest w obszarze, czy rośnie w Ameryce Północnej, gdzieś tam w jakichś częściach Kanady. I okazało się, że ta kora ma działanie przeciwnowotworowe. No więc sensacja. Trzeba coś z tym cisem zrobić. Mija kolejne 20 lat i rozpoczynają się dopiero badania, czyli w latach 80. rozpoczęło się badanie nad tą korą tego cisu. Mija kolejne prawie 20 lat i pod koniec lat 90. zostaje zatwierdzony lek przeciwnowotworowy, bo to rzeczywiście jest. Znaczy ponoć, no tak przynajmniej z badań wynika, że podobno rzeczywiście jest to bardzo dobrze hamujące jakby podziały komórkowe tych nowotworowych komórek. I problem polega na tym, że teraz, w tych dniach niedawno, przeczytam informację, stąd tak zaczęłam się cofać troszkę, co z tym cisem było, przeczytam informację, że ten lek ma działania uboczne, dość takie niedobre i zaczynają się zastanawiać nad produkcją nowego leku na bazie oczywiście takiego składnika z tego cisu, to jest taki alkaloid jakiś tam, żeby wyeliminować część przynajmniej tych skutków ubocznych. A dlaczego tak szeroko opowiadam? Dlatego, że mój wniosek jest jeden jedyny. Coś, co jest sztuczne, nigdy nie zastąpi natury. Więc oni sobie znaleźli ten alkaloid i stworzyli, no niech to będzie idealne, identyczna struktura. I wszystko to samo, ale to nie jest to samo, bo tamto jest naturalne, a ten ich alkaloid jest wytworzony sztucznie w laboratorium. W związku z tym też taka moja obawa zaistniała, jak poczytałam sobie o tych badaniach in silico nad noni, że oni mogą chcieć wyizolować coś, co będzie można potem produkować i za duże pieniądze sprzedawać.
jako lek, jako farmaceutyk. Z tym, że próbowano już to zrobić ze skopoletyną. Ja kiedyś o tym mówiłam. I okazuje się, że no, załóżmy, że skopoletyna ma mnóstwo działań, mnóstwo, ale oni się skupili wtedy, badacze, znaczy się skupili się nad ciśnieniem, nad obniżeniem ciśnienia. I ta skopoletyna w organizmie ludzkim, ona po prostu w noni, przyjmowana w noni, ona reguluje to ciśnienie. Jak trzeba to podwyższy, jak trzeba to obniży i to tak w miarę jest w pewnych granicach regulowane. Natomiast i głównie za to odpowiada skopoletyna. Ale jak oni wyizolowali tą skopoletynę i zaczęli ludziom podawać w badaniach klinicznych, to okazało się, że ta skopoletyna obniżała to ciśnienie w nieskończoność, aż musieli zatrzymać badanie, no bo by po prostu ludzie już nie wytrzymali tak niskiego ciśnienia. Więc niby to samo, ale już inaczej działa, jeżeli nawet jest wyrwane z kontekstu jakby, czyli wyrwane z tego źródła, z którego pochodzi, albo jest stworzone sztucznie, o tym tu już w ogóle nie ma mowy, tak jak z tym cisem wyszło. Także chciałam zwrócić na to uwagę, że bardzo dużo się badań robi, ale to nie myślmy sobie, że to jest fajne, my się cieszymy, jak przeczytamy, że to działa na raka, że działa tam na jakąś tam ciężką przypadłość skórną, typu łuszczyca i tak dalej, ale podtekst tych badań, ogromne pieniądze, to jest aparatura bardzo droga angażowana. No to nie tak sobie tylko dla samego celu poznawczego, że naukowiec jest ciekawy. Nie, nie, to ma drugie dno, a tym drugim dnem to jest właśnie, są zakusy farmacji na nowe składniki, które można wykorzystać i zastosować. Ale się nagadałam dzisiaj. Dziękuję. Bardzo dobrze, bo naprawdę są ogromne problemy. Panowie mają ogromne problemy z prostatą i to są naprawdę bezcenne informacje. Ja sobie zapisałam oczywiście te cztery składniki, które tak skutecznie działają, dlatego że w rozmowach to się później może przydać, jak z kimś rozmawiamy i mówimy właśnie, co tutaj tak rewelacyjnie może pomóc, jeżeli chodzi o właśnie prostatę. Nie wiem, czy macie, ktoś ma jakąś historię związaną z prostatą? Nie słyszę, nie widzę, ale ja w takim razie przypomnę tylko historię Irka. Historię Irka, którego wszyscy znamy. I Irek bardzo długie lata walczył z prostatą i nadal tego pilnuje i cały czas walczy, żeby to PSA było na niskiej, żeby tam mu się nic nie działo. W każdym razie ja pamiętam, jak byliśmy kiedyś na spotkaniu w Łodzi, była degustacja naszego Magical Noni i Irek sobie po prostu poszalał. Poszalał sobie i napił się tego, ile tylko chciał. Przedtem oczywiście opowiadał mi, bo on jest z Nowej Soli, więc razem jeździmy na spotkania, po drodze rozmawiamy i mówił mi, że no, w nocy to zawsze był koszmar, bo co pół godziny, co godzinę do ubikacji, dwie kropelki i znowuż, prawda? I to jest no, takie bardzo męczące dla ludzi, którzy właśnie mają dolegliwości z prostatą. Irek bardzo się z tym męczył, oczywiście żadne spanie, żadna regeneracja organizmu, bo ciągle nabaczność. W każdym razie, jak wtedy się napił tego naszego Magical Noni, tak do oporu, ile się tylko dało, to na drugi dzień rozmawialiśmy i mówił: Krysia, ja pierwszą noc od wielu, wielu lat dopiero spokojnie przespałem. Po prostu jak się wieczorem, mówi, załatwiłem, tak rano się obudziłem i po prostu oddawanie moczu to było normalnie jak przed laty, jak zdrowy mężczyzna, prawda? Takim dobrym strumieniem wszystko poszło. I powiem wam, że Irek w tej chwili przeszedł, co miesiąc stara się zrobić tą darmową skrzynkę i pije teraz bardzo dużo tego noni. W tej chwili się, no, różne metody próbował, różne metody stosował. Łącznie z jakąś tam taką głodówką, tylko jakieś tam naturalne soki wyciskał z kilku warzyw ekologicznych,
też mu niestety wiele nie dało. Schudł bardzo, ale jeżeli chodzi o prostatę, to efektu nie było spektakularnego, żadnego. Może tam troszeczkę, ale w związku z tym mocno, mocno w tej chwili się wziął za stosowanie Magical Noni i jak tylko miesiąc przychodzi, to przyjeżdża, robimy mu zamówienia i zawsze tą bezpłatną skrzynkę ma. I powiem Wam, że naprawdę świetnie, świetnie sobie radzi. Poza tym to Noni, nasze Magical Noni, również pomagają mu bardzo właśnie w takich historiach bólowych, które też go dopadły, czyli kolana i biodra. I też sobie ładnie tym pomaga. I tak jak był moment, był czas, że z laską, z kulami już zaczął chodzić, tak teraz. Ostatnio, jak był u mnie, to kulę zostawił jedną już tylko. Zostawił w samochodzie i dziarskim krokiem przywędrował do mojego biura. Tutaj, do tego pomieszczenia, w którym teraz jestem, nie widzicie. Także Magical Noni, właśnie to na Irku, to są idealny przykład, jak Magical Noni faktycznie się super sprawdza. Jeżeli macie, może ktoś jednak ma kogoś, albo zazwyczaj mężczyźni się wstydzą mówić o tego typu dolegliwościach. No, my z Irkiem się znamy 100 lat i my sobie opowiadamy, że tak powiem, takie różne rzeczy z detalami, bo. I on dba o zdrowie, i ja dbam o zdrowie swojej i mojej rodziny, więc nie wstydzimy się opowiadać o takich detalach tego typu, na przykład dolegliwości jak prostata. I wiem, że mężczyźni się wstydzą o tym mówić. Ja w każdym razie również mam brata, jak wiecie, którym się opiekuję. Jest 2 lata ode mnie starszy, ale jest niepełnosprawny niestety. I on pije cały, od kiedy u mnie mieszka, czyli jest pod moją opieką, że tak powiem, od którego? 2012 roku cały czas pije Magical Noni. Cały czas Noni, a ostatnie 2 lata Magical Noni. I pije takie dawki, jak należy. Czyli ja piję 2 razy dziennie po 60 ml. Czasami sobie dowalam jeszcze w południe dawkę, więc 3 razy dziennie po 120 ml, po 60 ml. Natomiast brat razem ze mną, bo ja wtedy 2 kieliszeczki stawiam, nalewam i powiem Wam, że naprawdę nie ma problemów z tych właśnie takich z prostatą, z siusianiem. Bo jak słyszę, jak idzie do łazienki, to leci jak stróżka, jak trzeba, jak woda z kranu, tak mu dosyć ostro, mocno i bardzo się z tego cieszę, bo gdyby były te problemy, to no dopiero byłby problem, prawda? Czyli no, takie systematyczne stosowanie Magical Noni naprawdę daje świetne efekty, to ja mówię z praktyki, Zuzia od strony nauki. Pięknie, bardzo się cieszę, że się dowiedziałam, że tam są aż 4 takie super składniki i świetnie właśnie tak jak zawsze nas uczysz, że nie są wyizolowane, bo one właśnie te wszystkie składniki działają tak w takim konglomeracie na cały nasz organizm i wtedy dopiero ta skuteczność właśnie jest właściwa, prawda? No, także tyle, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, właściwie Irka doświadczenia, o których dzisiaj się odważyłam opowiedzieć. Nie pytałam go, co prawda, ale kilka razy już tutaj u nas był i wie, i jak się go pytałam, to pozwalał o tym mówić. Więc myślę, że swobodniej z przyłbicą otwartą pomagajcie facetom, bo faceci, oni, a tam nie trzeba, nie trzeba, bo oni się wstydzą, krępują, nie? Ale idą do ubikacji, do łazienki i się po prostu męczą. I się po prostu męczą i wstydzą się o tym powiedzieć, prawda? Także dobrze jest, żeby sobie zapobiegawczo również zaczerpić. Ja widzę tutaj na liście, mamy kilku panów, żeby. Nie pokazują się kamerką, ale panowie, zadbajcie o siebie, bo później to jest naprawdę
wielka, wielka tragedia się dzieje i wtedy ludzie już chwytają się, jak to mówi się, że tonący brzytwę się chwyta i wtedy już szukają różnych cudów, różnych rzeczy, a przecież można to zatrzymać, można, żeby to się nie rozwijało, prawda? Tylko żeby się, jeżeli już coś jest, jakiś problem, to żeby nawet się cofnął. I to jest takie niesamowicie ważne i Magical Noni w tym rewelacyjnie pomaga. Jak wiemy, te choroby nowotworowe oczywiście to jest no plaga XXI wieku, naszych czasów i potrzebujemy się, tak jak pani doktor Zuzia powiedziała, naturalne rzeczy są idealne, są po prostu idealne. I jeszcze dochodzi do nas Irena Rosz. Witam pani Ireno. Szkoda, że pani od początku nie było, dowiedziałaby się pani dużo fajnych rzeczy, ale nic nie stracone, bo nagranie z naszego spotkania oczywiście umieszczę na naszej prywatnej grupie noniowej, więc będzie można odsłuchać, bo te cenne informacje właśnie, które pani doktor Zuzanna Jeziorska na samym początku podaje, to jest naprawdę bezcenna wiedza, to jest bezcenna wiedza, tym bardziej, że pani doktor jest i naukowcem, i z praktyki też wiele rzeczy mówi, więc to jest takie niezwykle ważne. Dobrze, tyle ode mnie. Czy ktoś z Was ma jakąś taką historię, która by, nie musi być o prostacie koniecznie, jakaś inna historia? Łapka do góry, nie wstydźcie się, powiedzcie, nie ma. No trudno. To w takim razie ja już umieściłam na grupie. Słuchajcie, zapowiedź wykładu naszej pani doktor Zuzanny, który będzie w środę w przyszłym tygodniu. Będzie oczywiście w języku polskim, na język polski, w języku polskim tłumaczony na język węgierski. Więc ja może tak nie będę się tutaj wymądrzać, bo pani doktor najlepiej wie, co tam przygotowała. Zuziu, proszę cię o kilka słów, zachęty i mobilizacji, żebyśmy zmobilizowali też swoich znajomych i osoby, które są wokół nas i wiemy, że ta wiedza im będzie bezcenna. Tak, dwa zdania, to znaczy prezentacja będzie, prezentacja jako prezentacja, którą będziecie widzieć na swoich ekranach, będzie dwujęzyczna, bo to Ester przygotowuje, ja jej wysyłam polską wersję, ona razem z tłumaczką przetwarzają to na węgierski, także i odbiorca węgierski, i odbiorca polski, jednocześnie patrząc na ekran ma swoje teksty. I to jest dobrze, to jest wygodne. Prezentacja, czy wystąpienie będzie dotyczyło noni, działania noni w przypadku utrzymania zdrowia psychicznego, sytuacji utrzymania zdrowia psychicznego. Czy zdrowie psychiczne to nie tylko to jest jakieś nasze zachowanie mniej lub bardziej takie społecznie akceptowalne, chodzi o agresję czy jakieś tam inne zachowania, ale jest to przede wszystkim nasze samopoczucie, jest to nasze radzenie sobie ze stresem, jest to nasze radzenie sobie z emocjami i są to, co jest w sumie jedno chyba z najważniejszych, nasze funkcje poznawcze. My musimy zadbać o to. Ja cały czas tak troszeczkę trywialnie mówię, głowa musi pracować. Chodzi o to, żebyśmy korzystając z noni byli pewni tego, że dostarczamy takich składników, ja będę mówić o tych składnikach podczas tej prezentacji, takich składników, które pozwolą nam na utrzymanie z dobrej kondycji psychicznej, czyli i radzenia sobie ze stresem, z emocjami i utrzymania dobrych funkcji poznawczych. To tak w ogólnym zarysie, to w sumie ja tą prezentację mam cały czas, że tak powiem, w robocie, bo ona jest niby skończona, ale tak jak wcześniej mówiłam, odkrywam różne nowe rzeczy, ciągle mi coś nie pasuje, modyfikuję ją, także ja myślę, że jeszcze kwestia 2 dni i wyślę ją do Ester, do tłumaczenia i na pewno na tą środę 16 będzie wszystko przygotowane już. Super, super, bardzo dziękuję Zuziu za te kilka słów. Dzisiejszy świat je tak pędzi i wszyscy jesteśmy tak w ciągłym stresie, jesteśmy tak bodźcowani tymi wszystkimi informacjami, codziennie gigabajty informacji gdzieś tam do naszego mózgu docierają,
ten stres, ten pośpiech, ta gonitwa, to załatwianie różnych spraw, wszystko na już, na teraz, na wczoraj, powoduje, że właśnie często brakuje nam tej równowagi psychicznej gdzieś tam w środku. Depresje nas dopadają, jakieś tam dołki, górki, doliny. No ale też w dzisiejszym świecie mnóstwo ludzi cierpi na nie tylko na depresję, ale coraz więcej, zauważcie, że coraz więcej psychologów, psychiatrów potrzebujemy, bo nawet młodzi ludzie, wiele osób młodych nawet już jest po prostu, potrzebują pomocy w tym zakresie, w zakresie właśnie psychiki. I niezwykle, niezwykle ważny temat, niezwykle ważny. Zresztą sami wiecie po sobie, że macie takie dni, w których naprawdę jest wszystko okej, ale są takie okresy dni, a czasami nawet okresy, że dolina dopada i człowiek sobie po prostu momentami nie radzi z tymi wszystkimi emocjami. A poza tym no, mamy naokoło siebie też ludzi z depresją, ze schizofrenią. Też się ludzie tym nie chwalą, bo się wstydzą mimo wszystko. A przecież nie ma się czego wstydzić, prawda? Bo to jest choroba jak każda inna i trzeba po prostu sobie pomóc. Więc temat niezwykle, niezwykle ważny. Kto z was, dziewczyny, bo te chłopaki się pochowali, bywało tak, że w poduszkę się ryczało, bo ja ryczałam nie raz. Któraś z was ryczała w poduszkę, prawda? I to są właśnie te napięcia, te depresje, te... O, Zuzia, zdjęłaś mikrofon, coś dopowiem. Tak, nie. Ja chciałam powiedzieć, że ktoś kiedyś zrobił jakieś badania i stwierdzono, że współczesny człowiek w ciągu miesiąca doświadcza tyle bodźców, co pierwotny człowiek przez całe życie nie doświadcza. No proszę. A przecież my nie podlegamy ewolucji. Nasz mózg na przestrzeni, nie wiem, nawet nie w tych 2000 lat, czy 5000 lat, on się nie zmienia w ogóle w żaden sposób. On się dostosowuje tylko w pewnych granicach i to niewielkich. Czyli my jesteśmy tacy sami pod względem konstrukcji, może wygląd mamy trochę przyjemniejszy, ale pod względem konstrukcji jesteśmy tacy sami, jak byliśmy ileś tam tysięcy lat temu. A zobaczcie, jak świat wygląda. Dokładnie. Świat, my musimy zapanować nad tym światem i znaleźć swoje miejsce. My jesteśmy i mieć taką świadomość, że my jesteśmy częścią ekosystemu. Nie cywilizacji technicznej, nie technologii, tylko ekosystemu. I to jest najważniejsze, żebyśmy byli w zgodzie ze światem przyrody, ze światem, który nas otacza, z wszechświatem, tu myślę tutaj o powietrzu, o promieniowaniu, słońce i tak dalej, tam księżyc, tak dalej. I to jest, i wtedy dopiero będziemy mogli próbować znaleźć równowagę. Ale nie, jeżeli się skierujemy w kierunku technologii. Dla mnie osobiście technologia, to zresztą ktoś ja to wierzy, nie tylko ktoś, że ja to tak nie przepadam, ale dużo korzystam, no z godzinami przesiaduję. Nie dlatego, że tak bardzo to kocham, tylko dlatego, że jest to dla mnie narzędzie. Jest to źródło kontaktu i źródło informacji. I tylko w ten sposób to traktuję. Ale nie traktuję to jako jakąś taką odskocznię w życiu. Odskocznia to jest właśnie o las, powietrze, słońce, to jest odskocznia. Czyli dużo, dużo ruchu, dużo spacerów, dużo kontaktu z naturą, to jest to, co jest nam bardzo, bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Ja ostatnio byłam 2 tygodnie nad morzem i powiem wam, że chodziłam dziennie 10-12 kilometrów nawet, więc wróciłam taka wyrównana, powiem wam, że sama się zdziwiłam, jak to rewelacyjnie na organizm działa. Uspokojona, wyrównana, a jak się wpada znowuż w taki kołowrót, to gdzieś zaczyna się to w nas nakręcać i wtedy jest niefajnie. Więc zachęcam was, zaproście swoje dzieciaki, swoje ciotki, wujki, siostry, braci, zaproście ich, pomyślcie o nich, żeby sobie w tą środę mogli posłuchać. Dlatego, że oczywiście będzie nagrywane to spotkanie, ale firma nam tego nie udostępnia i nie puszczamy tego w eter i żadnych linków nikt nie dostanie, dlatego, że no, chronimy się, tak, żebyśmy nie mieli żadnych problemów gdzieś tam z zewnątrz, żeby nikt nas nie atakował. Więc macie możliwość, by
być osobiście i pouczulcie te osoby, które mają takie problemy i chcą coś naprawdę mądrego się dowiedzieć, coś naturalnego, co im nigdy nie zaszkodzi, a nie tylko w psychice pomoże, ale w wielu jeszcze innych rzeczach. Więc to jest bardzo ważne i pamiętajcie, że będzie inny link niż do tych naszych Zoomów, które tutaj odbywamy co poniedziałki i czwartki, więc w środę będzie inny link. Ja go oczywiście wyślę i na grupie z hasłem razem i zresztą on już jest w internecie, na grupie już powiesiłem, ale przypomnienie wyślę oczywiście jak najbardziej na naszym czacie prywatnym, grupowym, tak żebyśmy nie przegapili tego, więc łapcie ten link, to w ogóle całą tą treść tego zaproszenia i tym swoim dzieciom, wnukom, ciotkom, bratom, siostrom wysyłajcie, tym najbliższym, którzy, no ale oczywiście najpierw ich zachęćcie do tego, żeby telefonicznie najlepiej albo osobiście, żeby mogli po prostu z tego skorzystać. Ja mam nadzieję, że już później po tym całym spotkaniu Zuziu dasz radę nam to po polsku, tylko tą prezentację chociaż udostępnimy na naszej prywatnej grupie. Dasz radę? Tak, oczywiście, ale ja teraz spojrzałam, wiecie co, ja mam taki króciutki planik. Powiem wam, jeżeli chodzi o zaburzenia psychiczne, o czym może to kogoś rzeczywiście zmotywuje do tego, żeby uczestniczyć. Tylko sekundkę, ja muszę wejść tutaj. O, tak, już widzę. Więc będę mówić, jeżeli chodzi o zaburzenia, to będę mówić tak, o depresji, o otępieniu, tutaj demencja, zaburzenia nastroju, zaburzenia dwubiegunowe, czyli takie, wiecie, ktoś wpada, jest taki w euforii i nagle ma za chwilę dół. Zaburzenia lękowe, zaburzenia nerwicowe, schizofrenia i przedstawię taką króciutką strategię utrzymania dobrej kondycji psychicznej z udziałem Noni w moim opracowaniu. Super, Tak to świetnie. Będzie wyglądało. Świetnie, 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 świetne tematy. Bardzo się cieszę na to nasze spotkanie z Tobą, Zuziu, w środę. I zobaczcie, teraz Zuzia wymieniła tylko te, o czym będzie mówiła. Zastanówcie się, kto wokół nas, Was jest, kto potrzebowałby posłuchać tego. Czy się zastosuje, czy nie, jego problem, jego, że tak powiem, może nie problem, ale jego sprawa. Ale chodzi o tą wiedzę, żeby posiadł tą wiedzę, tak? No, to chyba na dzisiaj tyle. Słuchajcie, w poniedziałek oczywiście spotykamy się normalnie o godzinie 20. Mam nadzieję, że Waldek już nie będzie jechał na telewizyjną robotę i będzie tutaj z nami, bo jak wiecie, Waldek niesamowicie dobrą energię nam przekazuje, jest naprawdę niesamowitym człowiekiem. Ja zawsze jestem wdzięczna, że go mamy, że jest z nami, bo niesamowicie nas tutaj prowadzi, pomaga nam, wspiera nas i motywuje i wiedzę niesamowitą też również nam przekazuje. Tak więc bardzo, jeszcze jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś dwa słowa, Ewa, widzę, wyłączyłaś mikrofon, tak? Włączyłaś. Tak, bo chciałam powiedzieć, że też go dzielnie zastępujesz, Krysiu, i dzielnie podtrzymujesz energię w grupie. Dziękuję bardzo. Także Dziękuję dziękuję bardzo. Też. Ja myślę, że w ogóle mamy taką super ekipę, że nawzajem potrafimy sobie niesamowitą wiedzę przekazywać i podtrzymywać się i iść razem w takim naprawdę super teamie, nie? Dobra, dziewczyny i chłopaki, do zobaczenia w poniedziałek. Cieszę się na poniedziałkowe spotkania, na środowe to już w ogóle jestem w euforii. Trzymajcie się, dobranoc. Do widzenia. Pa. Dobranoc, do zobaczenia. Dobranoc. Dobranoc, hej, hej.